Falant jest fantastycznym sportem, który rozwija wiele umiejętności psychofizycznych. Zasady falanta są niezwykle proste. Wystarczy kij, piłka, bazy, wyznaczony teren. W palancie chodzi o to, że jesteśmy podzieleni na dwie drużyny. Jedna wybija, druga łapie. Wybijamy z gniazda, które jest umieszczone w niebie, a drużyna łapiąca znajduje się w piekle. Chodzi o to, żeby wybić piłkę, trafić w piekło i zdobyć punkt. A żeby zdobyć punkt, trzeba przebiec przez cztery bazy. Drużyna łapiąca natomiast ma za zadanie uniemożliwić, oczywiście w ramach przepisów, zdobywanie punktów drużynie wybijającej. Robią to na przykład łapiąc piłkę jedną ręką z góry lub zbijając zawodników, którzy przemieszczają się między bazami. Wygrywa drużyna, która na koniec zgromadzi większą liczbę punktów. Nikt praktycznie nie wie o tym, że palant jest sportem polskim, tak jak widzicie tutaj właśnie na naszym banerze, powstałym w Polsce około 600 lat temu. Norman Davis w książce Boże Igrzysko – Historia Polski wysnuwa tezę, że to właśnie Polacy z Jamestown są prekursorami amerykańskiego baseballu. Do II wojny światowej palant był jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce. Piłka nożna zaczęła palanta przewyższać swoją popularnością dopiero w latach 20. XX wieku. Klub sportowy Polskie Stowarzyszenie Palantowe Kraków powstał już w 2016 roku jako część Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. W sezonie zimowym organizujemy treningi na Nowej Hucie pod balonem przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód. To właśnie nasz klub był inicjatorem akcji Palant powraca w Twojej szkole, która ma na celu powrót palanta do podstawy programowej we wszystkich szkołach w Polsce. Wydarzenia, które zorganizowaliśmy, są pierwszymi tego typu w historii. Zorganizowaliśmy m.in. pierwsze szkolenie trenerskie zakończone certyfikatem trenera palanta pierwszego stopnia. Rozgrywaliśmy regularne treningi dla uczniów ze szkół oraz trzy międzyszkolne turnieje. Turnieje były rozgrywane na Comcom Zone w Nowej Hucie. Wiele osób, które nie za bardzo lubią inne sporty, palanta po prostu uwielbiają. Dużą przewagą palanta jest to, że my zawsze gramy koedukacyjnie. U nas nie ma podziału na płeć, chłopaki grają razem z dziewczynami. W turniejach wymagamy nawet składów mieszanych. My wszyscy jesteśmy pasjonatami palanta i razem z tymi pasjonatami z całej Polski widzimy jego rozwój. Widzimy, jak rozwija się z roku na rok. Wierzymy, że wkrótce większość ludzi w Polsce będzie grało w palanta. Baseball, Kraków! Baseball, Kraków! Baseball, Kraków! 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 Gorny i pyszny, greczny Leginiu u złoti, sam pan w złoti, je ocielia doczka. Koniami grajesz, meczem makajesz. Dobrym ludziom winszujemy to wydarzenie, które tworzymy w Fundacji Internationaler Bund Polska wspólnie z Ośrodkiem Kultury Norwida, który tworzy taki cały cykl wydarzeń dotyczący tradycji ukraińskich, które chcemy również pokazywać. Pokazywać ich barwność, złożoność, całe takie spektrum właśnie kultury ukraińskiej. I tym wydarzeniem jest właśnie Dobrym Ludziom Winszujemy, który rozpoczął cykl wykładu przybliżającego tą tradycję ukraińskiego kolędowania. Następnie to były warsztaty dotyczące tworzenia masek i pokazywania właśnie tej kultury w takiej obrzędowej wersji, ale też plastycznej. Kolejnym warsztatem są warsztaty kolędowania, czy tak naprawdę szczedriwek, takich pieśni, które mają życzyć coś dobrego. Stąd też jakby tytuł tego wydarzenia. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom.
takim wieńczącym wydarzeniem jest właśnie ten pochód kolędniczy, który odbędzie się właśnie w całej tutaj takiej barwności, tradycji ukraińskiej, tradycji polskiej, gdzie jest taka możliwość spotkania, wymiany inspiracji i też wzajemnego zrozumienia i budowania i tworzenia. Możliwości poznawania się, spotykania jest czymś, co chcemy robić, co musimy robić, ponieważ bez integracji ciężko być wspólnie sąsiadami, przyjaciółmi, mieszkańcami. Dlatego bardzo nam zależy na tworzeniu takich cyklów wydarzeń przybliżających jedną i drugą kulturę.